Dziś w Telewizyjnym Centrum Kultury sporo będzie o literaturze i czytelnictwie. Sprawdzimy także, jakie filmy będzie można zobaczyć już za miesiąc na festiwalu Kamerlingh. Szesnastego listopada w Bydgoszczy rozpoczyna się jeden z najważniejszych festiwali filmowych w Polsce. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Kamerlingh. Już wiadomo, że jedną z aktorskich gwiazd festiwalu będzie John Turturro, aktor i reżyser znany z takich filmów jak Wedding Gigolo czy popularne Transformers. W konkursie filmów polskich widzowie zobaczą m.in. w ukryciu ze zdjęciami Łukasza Guta w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego. Tu przyciskasz, nie resetujesz i masz cały czas 130. Poza tym m.in. drogówkę Wojciecha Smarzowskiego ze zdjęciami Piotra Sobocińskiego juniora, czy W imię Małgosi Szumowskiej ze zdjęciami znakomitego Michała Englerta. A do kościoła zacząłem chodzić z własnej woli w wieku 21 lat. Filmy wybrane w tej kategorii mają zachwycać zdjęciami. Wielbiciele festiwalu nadal czekają jednak na ogłoszenie pełnej listy filmów i gwiazd Kamerlingh. Jesteśmy jeszcze w trakcie zamykania selekcji. Na pewno będą niespodzianki, bo zawsze zakładamy, że co roku pojawia się coś nowego. I zapewniam, że stanęliśmy na głowie, aby festiwal nie był gorszy od ubiegłorocznego. I żeby był lepszy, wykonaliśmy swoją pracę rzetelnie i proszę czerpać z tego dobra, które otworzymy dla widzów z Bydgoszczy, z Polski i świata 16 listopada w Operze Nowa w Bydgoszczy. Nie. Kamerlingh po raz pierwszy rozpocznie się wcześniej niż zwykle. Trwać będzie od 16 do 23 listopada. Fabularia, nowy kwartalnik, który jest kwartalnikiem ogólnopolskim, ale wydawanym w Bydgoszczy. I piszecie Kultura Stan Najnowszy. Jesteście tacy zuchwali, że czujecie, że możecie pisać o dosyć takich poważnych i mocnych sprawach, jeżeli chodzi o kulturę najnowszą w Polsce. No wiesz, 100 lat temu, na tamtą chwilę tamten stan był najnowszy, więc w tym momencie jest tak, jak jest. Więc musimy być zgodni i spójni. Pismo oczywiście ogólnopolskie, ale z sercem w Bydgoszczy. Co konkretnie czytelnik w fabulariach przeczyta? Łączymy literaturę, łączymy plastykę. Też są artykuły naukowe, może nie takie stricte naukowe, bo one są takim językiem dostępnym pisane, żeby zachęcić ludzi, którzy nie są ściśle związani z branżą. No i też jest troszkę takich społecznych rzeczy tutaj. Ten kwartalnik ukazuje się w całej Polsce, można go kupić w Empiku, można go dostać w centrach sztuki współczesnej. Na razie trochę jest reprezentacji tego, co Was interesuje, ale w którą to stronę my podążać? Interesują nas jakieś wątki. W tym przypadku zmierzyliśmy się z takim tematem szerszym, czyli ta sztuka komunikacji. Wiadomo, jak cenne to część życia, właściwie determinująca działania właściwie wszystkich ludzi. Więc w tym pierwszym wydaniu? Nie ograniczamy się dyscypliną, właściwie odwrotnie. Przenikają się i przez to powstaje jakby szeroki obraz tego tematu. Fabularie są takim pismem, które, no tak jak tutaj nazwa sama mówi, że one otwierają pewne opowieści, pewne fabuły, nie tylko takie linearne. Tutaj mamy taką fajną ciekawostkę z poemat Zenona Pfeiffera, tak może go pokażę, dobrze? Jest tak ciekawie. Mhm. Wklejony, wkomponowany w pismo. Poemat jest pod tytułem Balkon. Właśnie tak się go fajnie otwiera i zamyka. Więc jest to jedna jakby taki sygnał naszej dbałości też o fizyczną stronę tego pisma. Bo jak ktoś go weźmie sobie do ręki, to zauważy, że no, przykładamy do tego bardzo dużą rolę. Ciekawe w tym kwartalniku jest to, że kiedy go otworzymy, widzimy wkładkę kujawsko-pomorską z nową literaturą i
ciekawe jest właśnie to, że trafia to do wszystkich ludzi w całym kraju. Tak, to było nasze zamierzenie. Mało tego, wkładka taka jak ta, czy w ogóle pismo literackie nie jest tylko faktem wydawniczym. To z tego powinniśmy sobie zdawać sprawę i robiąc tę fabularię blisko, mieliśmy taką nadzieję. Mieliśmy nadzieję na powrót do, może nie ma do nich powrotu, ale mamy taką naiwną nadzieję, powrót do lat 90., kiedy wokół pisma tworzyło się środowisko. Środowisko ludzi, którzy zajmują się pewnymi tematami. Pismo animuje ludzi, pismo skłania ich do pisania, do wyjścia z ukrycia, coś się z pisaniem. Udało, coś się udało? Czy najpierw było środowisko, potem było pismo? Wiesz co, zazwyczaj bywało tak, że po prostu powstawało pismo i wokół niego budowało się środowisko. Ludzie nagle zdawali sobie sprawę, że istnieje sens pisania, wydawania, publikowania. Mieli tych ludzi blisko, mieli te redakcje blisko, mieli te wydarzenia w końcu blisko. Mamy fabularię blisko i mamy nadzieję, że zresztą mamy już na to dowody. Ludzie jakby samorzutnie się do nas zaczynają odzywać, pisać, przesyłać swoje teksty. To nie jest dla ciebie odskocznia od BIK-u, którego jesteś redaktorem naczelnym. To jest po prostu inna przestrzeń, zupełnie w której inna się realizujecie. Tak, zupełnie inna. No, nie mająca z tamtą nic wspólnego poza tym, że i to wychodzi na papierze. I tu chyba bardziej możecie się skłonić, jest bardziej pogłębione, no to może tak górnolotnie brzmi, ale możecie napisać coś więcej. No, BIK ma jednak pewne ograniczenia. BIK ma przede wszystkim pewne zadania, z których musi się wywiązywać. BIK ma zadanie informować i opisywać kulturę w regionie. I to, mam nadzieję, robi dobrze. Do tego kwartalnika, być może już wkrótce, dołączycie DVD, tomik poezji, książkę, jakieś nowe tłumaczenie opowiadań. Co w najbliższym? Już myślicie o... Tak, mamy projekt serii wydawniczej, taką bibliotekę fabularii. To będzie biblioteka, jako że pismo samo jest takie dyskursywne bardzo, ono nie jest ani literackie, ani szczególnie poświęcone prezentacji sztuki, a raczej właśnie opisowi dyskursywnemu nowoczesnej, współczesnej kultury. W związku z czym pomyśleliśmy, że takim idealnym tematem, który powinien reprezentować w formie książki fabularię, jest esej. W związku z czym chcemy zrobić po prostu bibliotekę amerykańskiego współczesnego eseju. Mamy kilka propozycji w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej. Jeśli ktoś woli mówić o książkach albo czytać książki wspólnie, to jest dobry adres. Zaczynacie cykl spotkań z twórcami, z literatami. Co to będzie? Wracamy po wakacjach z cyklem DKK, czyli Dyskusyjne Kluby Książki, spotkania z autorami. Dyskusyjne Kluby Książki działają w całej Bydgoszczy i w całej Polsce. To jest projekt organizowany przez biblioteki we współpracy z Instytutem Książki. Polega na cyklicznych spotkaniach w bibliotekach. To są spotkania w kilkunastoosobowych grupach, gdzie czytelnicy poznają nowe książki i dyskutują na ich temat. Co jakiś czas spotykamy się również z autorami. Najbliższymi naszymi gośćmi będą Agata Pasent, Marcin Kedyliński. Pamiętam, że byłam na takim spotkaniu z Beralczykiem i z Ogórkiem przy okazji promocji ich książki i nie można się tam było dostać. Jak to jest z tymi spotkaniami? To prawda, zainteresowanie jest ogromne. Wprowadziliśmy swego czasu wejściówki, które umożliwiają chętnym przyjście do biblioteki i zajęcie wygodnych miejsc. Tak będzie też tym razem. To są bezpłatne wejściówki, które można odebrać na tydzień przed spotkaniem w wypożyczalni głównej. Agata Pasent 24 października. O godzinie 18. A Marcin Kedryński? Marcin Kedryński 6 listopada, również o 18. A dwa dni później spotkanie z ojcem Maciejem Ziębą, dominikaninem, teologiem, filozofem. A co z tymi wielbicielami waszej biblioteki, którzy nie mogą tutaj przyjść ze względu na maluchy, czy mogą w jakiś sposób z dziećmi pojawić się w bibliotece? Przechodzimy tutaj do tematu Rosnę z książką. To jest cykl, który biblioteka prowadzi od kwietnia. To jest cykl spotkań dla rodziców, opiekunów i najmłodszych dzieci od roku do 3 lat. Właściwie od zera, powiedzmy. Spotykamy się tam z terapeutami, z psychologami, z pediatrami, również z bibliotekarzami, specjalistami w dziedzinie literatury. Jeśli ktoś będzie obawiał się przyjścia do biblioteki i cichej czytelni, w której jesteśmy z dzieckiem, że jego dziecko nie wiem, rozedrze książkę na strzępy, ma się czego obawiać? Są książki oczywiście kartonowe, z grubymi kartami, które odeprą atak.
Grand Prix w wysokości 10 tysięcy złotych dla najlepszego przedstawienia 12 festiwalu Pra Premier jury przyznaje spektaklowi Podróż zimowa z Teatru Powszechnego w Łodzi. Taki się czuję bardzo tym mile zaskoczony. To wspaniale. Po raz pierwszy w historii festiwalu Pra Premier nasz teatr dostaje Grand Prix. Nasz teatr i Teatr Powszechny w Łodzi, z którym zrobiliśmy tą koprodukcję. Cieszę się, bo to jest naprawdę dobry spektakl i oglądając spektakle na festiwalu i porównując go z naszym, w pewnym momencie miałem taką myśl, że być może ten spektakl zostanie doceniony. Ten spektakl był zdecydowanie najlepszy, absolutnie wyróżniał się na tle pozostałych produkcji. Po pierwsze, fantastyczna reżyseria, świetna scenografia. To jest ciekawe, bo wcześniej też były spektakle. Maji Kleczewskiej bywały w tych konkursach nasze, Jana Klaty i nigdy tego Grand Prix nie dostaliśmy. W tym roku to się udało, bardzo jestem szczęśliwy. Śmieliśmy się trochę, że w tym roku my sami staliśmy się największymi krytykami samych siebie, bo bardzo miłe głosy po festiwalu odbieram dotyczące programu, dotyczące spektakli, które tu pokazywaliśmy. Więc raz jeszcze chcę podkreślić, to nie jest tak, że my jakby uważamy, że ten festiwal, który zaproponowaliśmy, jest festiwalem żenującym, tylko obawiamy się, że festiwal w takiej formie po prostu zacznie się za chwilę, ile już się nie zaczął wyczerpywać. Myślę, że jesteśmy wszyscy pełni podziwu i uważam, że to, co się dzieje w teatrze na co dzień i to, ile się udaje tutaj robić premier i jakich spektakli, i też to, że tutaj się odbywa przez ponad tydzień festiwal Pra Premier i zobaczyliśmy 10 spektakli i biorąc pod uwagę to, jakie pieniądze są na to przeznaczane, to jest naprawdę cud.